Siemka, z tej strony Prosout i witam was w kolejnym odcinku z Kingdom Hearts Rechain of Memories. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie Atlantyk cały tutaj na 100, znaczy no w sumie nie na 100%, bo tam tak naprawdę nie było co zbierać na 100%. Walczyliśmy z Laxeusem, czy jakoś tak. No, typ był mocny i bardzo denerwujący. Ale udało mi się go tam, za 10. razem pokonać. Ale i tak zazwyczaj te walki i te moje próby trwały mniej niż minutę, więc jakoś dużo nie straciłem, to be honest. No i lecimy do Destiny Islands, ponieważ Ansem dał nam kartę do kolejnego świata i jest to właśnie nasz dom, czyli Destiny Islands. O, i tutaj mamy o dziwo kasenkę. No ale w takiej akurat lokacji to się nie dziwię. Nigdy nie sądziłem, że tak bardzo będę tęsknić za tymi wiatrami wyspy. Był czas, że nie mogłem się doczekać, aż zajdę z tej skały. A teraz udaję, że czuję ulgę. Czy to... Hej! Musimy się przeprawić jeszcze przez 50 pokoi pewnie... A nie, jednak nie. Myślałem, że trzeba będzie się przez 50 pokoi przedostać, żeby się do nich dostać jakkolwiek. Co z wami? Chyba nigdy nie widziałem waszej trójki... Boże, jak to inaczej powiedzieć? Co jest z wami? Chyba... Przepraszam. Nigdy nie sądziłem, że zobaczę waszą trójkę totalnie wyciszoną, czy coś takiego. A co, mam coś na twarzy? Hej, ludzie! O, kuźwa. No tutaj Sora mógł z nimi chociaż pogadać. Ale dlaczego oni zniknęli? Nie mam pojęcia. Destiny Islands. Wow, wow, wow. No spokojnie, co zrobię? Może z większą ilością progu się pobije. Your Majesty! Come on! Come on! Szmato. Ah.
like it. Take this. Like it. Start. Just me. Ej, co jest na dziewiątce? Możesz karty Mikiego. Ale I don't care. Do tego jeszcze dotarło. Ja bym poszedł na lewo najpierw. Zatrąbię zaraz. Łeb. Czekajcie. Miałem takie, czy ja odpaliłem nagranie, serio, z moją pamięcią, że jest coś naprawdę nie halo. Siedzieć. Ja i tak jeszcze sobie powalczę wystarczająco długo. Będę miał tego jeszcze później dosyć i tak.
No i dobra, adios. Proszę was, dajcie mi chwilę oddechu, naprawdę. Może walki nie są jakieś wymagające, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Ale no kurde. Tym razem. Dobra, musimy iść na prawo. Dobra, jaką kartę ja chcę? Bardzo, bardzo.
Creative. Dobra, jeszcze są do walczy. Żeby ci przykro nie było. Chyba zaraz zobaczę z bossem. Tu chyba i tak levela nie zdążę wbić. Mało wrogów. Nie ma frajerze. No chciałem sobie jeszcze ciemności użyć, no. To nie będzie miało sensu. A, to jest przecież dalej, okej. Skąd ja mam wziąć teraz zdrowie? Zanim jakiś kolejny wróg się do mnie przypierdzieli. Dobra, mam nadzieję, że tyle mi zdrowia starczy przed bossem. Dobra.
Kairi. Hej Kairi. Czy ty... A... Nie. Na pewno wiedziałeś, że tak się stanie. Byłeś w wielu światach swojej pamięci przed tym aktualnym. A w tych światach spotykałeś tylko ciemne istoty. Tylko tyle pozostało w twoim sercu. Mroczne wspomnienia. Twoje wspomnienia z domu odeszły. Każde jest osobna. To kłamstwo. Pamiętam wszystkich z tych wysp. Tajdusa, Selfie i Wake. Kairi i Sore również. Są moimi... To moi najbliżsi przyjaciele. Ale kto wyrzucił tych przyjaciół? Być może zapomniałeś o swoich własnych wspomnieniach. Zniszczyłeś swój dom. Triggered. Okej, znowu z Darkseidem będziemy walczyć, jeśli tak to będzie łatwe, naprawdę. Nie, ta noc. Wszystkie wyspy, na których dorastałeś, zostały rozdzielone i rozproszone. Wiele serc na zawsze zostało stracone w ciemności. Przez to, co zrobiłeś. You hated being an islander, so you opened the door to darkness and destroyed the islands. It was you. To byłeś ty. You were pulled into the darkness then. And now. Czekajcie, bo on za szybko mówi. Ja ledwo co nadążam, w ogóle aż sam jestem. Aż sam jestem zdziwiony samemu sobie, że udało mi się tak szybko to przetłumaczyć, jak gadał. Wtedy zostałeś wciągnięty w ciemność, a teraz należysz do ciemności. Zobaczyć, kim naprawdę jesteś. Dobra, mamy Darkseida. To nie mogę być naprawdę ja. To nie jesteś ty, Riku. No super. Tutaj duelów się nie opłaca moim zdaniem robić. Ale... No nie, no nie, nie dało to zbyt dużo. Tylko jedynie skontrować w taki sposób najlepiej. Tu chodzi o to, że on ma duże wartości tych kart i ja muszę kombinacjami to kontrować. Coś tam dostał, no. Tragedii nie ma. O, ty frajerze. Yeah.
A jego nogi to już nie istnieją jako hitbox? To tak trochę wygląda. Bolero. Jest, dobra, udało się. Końcówkę zdrowia. Już musiałem coś cisnąć, a nie się bawić. Dobra, i dostaniemy kartę od niego. I level up. Darkseid. AP? No, AP. Zbliżamy się już do końca. Wydaje mi się, że naszym ostatecznym bossem będzie Ansem. Sora! Sora. Sora! Co jest? Jakie nienawidzę tego dźwięku. I co, ja mam teraz wybierać, czy co? Nie no, idę do Sory. Sora, it's me. Sora, to ja. What? Co? Stop it, Sora. Przestań, Sora. Don't you recognize me? Rozpoznajesz mnie? Yeah, I recognize you. Tak, rozpoznaję cię. Widzę właśnie, exactly what you've become. Sora nie był wtedy w zamku zapomnienia. Jak się o to możecie zranić, Riku? Czy naprawdę stał się stworzeniem ciemności? Nie jesteś już Riku. Jesteś tylko pionkiem ciemności. Więc taki bądź. Znaczy czas, abyś stawił czoła światło. I'm fading. Zanikam. Fading away into the light. Zanikam prosto do światła. You won't fade. You can't fade. Nie zanikniesz. There's no power that can defeat you. Nie ma takiej mocy, która mogłaby cię pokonać. Nie światło, nie ciemność. So don't run from the light. Nie uciekaj więc od światła i nie bój się ciemności. Ponieważ jedno i drugie sprawi, że będziesz silniejszy. Czyni mnie silniejszym? Ciemność również? Tak. Siła, która jest twoja. Ciemność w twoim sercu jest szybka i głęboka. Ale jeśli naprawdę możesz się w to patrzeć i nigdy nie próbować odwracać od tego wzroku, nie będziesz się niczego obawiać. Przez cały ten czas próbowałem odepchnąć ciemność. Musisz tylko pamiętać, żeby być odważnym. Wiedz, że panuje ciemność, nie poddawaj się. Jeśli to zrobisz, zyskasz siłę taką, jakiej nie ma nikt inny. Będziesz w stanie uciec z najgłębszej ciemności. I będę mu widzieć w najjaśniejszym świetle. Podążaj za ciemnością. Wskażę ci drogę do twoich przyjaciół. Czy mogę się z nimi zobaczyć? Nie chciałbyś? Wiesz, żebym chciał. Z pewnością. I będę. Z moją siłą. Moją mroczną siłą.
darkness. Ciemność. Impossible. Niemożliwe. Ja pierdzielę, pokonaliśmy go. When you were there in the light. Nie znalazłeś w tym świetle. Even the light can't block the smell. Nawet światło nie może w stanie zablokować tego zapachu. I guess I followed the darkness right to you. Chyba podążałem za ciemnością prosto do ciebie. To absurd. Powinienem zrobić coś, żebyś zobaczył, że nic nie jest że nie jesteś niczym innym, jak tylko iluzją. O Boże, ja nie mam zdrowia! Proszę was! Okej. Dobra. Your end is near. Ej, weź mnie zostaw, pedofilu. Ej. No. Możesz się odwalić. Dawaj mi te karty, złodzieju. Jest! Mam cię! Mam cię! Boże, miałem takiego loła na samym początku, ale udało mi się za pierwszym razem go pokonać. Naprawdę, wow! Wow, samemu sobie się dziwię, że mi się udaje robić takie rzeczy w tej grze, naprawdę. Pokonaliśmy go. Zexiona. Ła! Ła! HP. HP. Ja bym wiedział, że po tym Darkseidzie będzie mnie jeszcze Zexion czekać. To bym tak nie puszował bardzo. Po wszystkich waszych protestach nadal tak jak my jesteście po stronie ciemności. Wiem, kim jestem. Kiedy to się stało? Byłeś zawsze... zawsze przestraszony tej ciemności. Nigdy więcej. Riku, jako postać, teraz widzę jego prawdziwy potencjał i fajnie, że tak się zaczyna jego historia tak naprawdę, bo wcześniej nie mogliśmy nim grać ani nic.
35 minut, ale nie, no ja i tak dam radę. Martial Waking. D-Report 94% mamy. Czyli tu będzie jeszcze karta na jedną lokację, czyli pewnie Castle Oblivion stawiam. Tylko ciekawi mnie, co tutaj jeszcze będzie. Kartę jakąś będziemy mieli, ale kogo to... Nie mam pomysłu. O, dwie lokacje będą. Jednak. No i wybrało mi Looming Darkness. Zostawcie mnie! Ja chcę tylko odkryć pokój. Dobra, powalczymy jeszcze sobie tutaj. Ja pierdzielę. Szybko idą. Letrum. Ha!
Dobra. Tutaj sobie zapiszemy. No i ja już będę sobie kończyć. W następnym odcinku nie wiem, czy będzie mnie czekać jakiś boss. Bo już tak naprawdę tych dwóch potencjalnych już pokonaliśmy, więc wydaje mi się, że raczej żadnego nie będzie. Chyba, że nie wiem, będziemy mieli pierwsze starcie z Ansemem, drugie dopiero pod koniec, czy coś, nie wiem. Zobaczymy. Tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia na następnym odcinku z Kingdom Hearts Rechain of Memories.